Witam serdecznie wszystkich kolegów hodowców. Mamy dzisiaj 7 września, godziny poranne. Karmienie akurat gołąbków się odbywa w tej chwili na wspólnym gojemniku WG Polska. Myślę, że czas jakiś już tutaj pierwszych podsumowań, jeśli chodzi o sezon lotowy 2016. Jesteśmy już 8 dni po locie finałowym. Finał odbył się z miejscowości Am Grosskreuz, odległość 400 km. Ale tak pokrótce zacznę od początku. Jeśli chodzi o nasz sezon lotowy, w którym odbyło się 11 lotów treningowych. Do, że tak powiem, sezonu lotowego przystąpiło 112 gołąbków. I w trakcie lotów treningowych owych 11 straty wyniosły 10 sztuk, co można tak na procenty przeliczyć, to wychodzi niecałe 9%. Poza tym oczywiście odbyły się loty konkursowe z odległości 110 km, miejscowość Gostyń. Tutaj lot był dość wymagający, nawet bardzo, bardzo ciężki. Gdzieś po drodze najprawdopodobniej ptaki się ścięły i przychodziły jak przychodziły, z dużymi odstępami, w zasadzie wszystko pojedynczo. Także z tego lotu jeszcze brakuje około, do tej pory, myślę, około 20 gołąbków. Faktem jeszcze po dwóch, trzech ponad tygodniach gołąbki jeszcze dolatywały z tipesami. No wiadomo, żniwa już się skończyły, ale jeszcze gdzieś tam na ścierniskach, jeśli gołąb umie sobie poradzić, to znajdzie sobie, że tak powiem, jedzenie. Jeśli chodzi o drugi lot konkursowy, tutaj ten lot był z Rakoniewic, 160 km. Z niego straty tam wynoszą dosłownie 5 bądź 6 gołąbków, musiałbym tam dokładnie spojrzeć, także niewiele. Trzeci lot to było 240 km, odległość Krosno-Odrzańskie. No i z tego lotu no, był dość wymagający, nie ukrywam, ptaszki leciały dość długo, przy praktycznie bezwiecznej pogodzie. I tutaj z tego lotu brakuje bodajże 12 bądź 13 gołąbków, także chociaż może i mniej, no ale coś koło tego. No jeśli chodzi o finał z miejscowości Am Grosskreuz, ten lot odbył się 30 sierpnia we wtorek. Odległość, tak jak mówiłem, 400 km. Na lot ten zostało zakoszowanych 60 gołąbków, czyli nieco ponad połowa stanu gołębnika, co mnie bardzo, że tak powiem, ucieszyło, no bo taki był cel, żeby tutaj chociaż połowa do finału dotrwało, udało się to z jakąś tam nawiązką zrealizować. Jedna samiczka udziału w locie nie brała, to jest tutaj ta niebieska pstra. Teraz tutaj się posila. Ona nie brała udziału, ponieważ no, była dość mocno kontuzjowana, miała dosłownie złamane skrzydło, także wracając z czwartego treningu już później nie brała udziału w lotach. Jedynie obloty, ale też dość krótkie, bo jednak ta kontuzja jej mocno doskwierała i po kilkunastu minutach lotu skrzydło już opuszczała z powodu bólu przede wszystkim. Forma gołąbku, myślę, bardzo fajna. Fakt faktem, już po przylocie z finału gołąbki nie są oblatywane, jedynie tutaj przebywają w gołębniku i korzystają z wolier przed gołębnikiem. Także no chodzi tutaj o to, aby czasem jastrząb nie miał możliwości tutaj któregoś chwycić. W dniu wczorajszym był tutaj u nas kolega Stanisław Górski z poradnika hodowcy i strony supergołąb.pl. Zrobił tutaj już takie profesjonalne zdjęcia tym gołąbkom. Aukcje ruszą już za dwa dni, w piątek 9 września, także zachęcam do zakupów. Myślę, że będzie to coś fajnego tutaj do nabycia przede wszystkim, bo gołąbki udało się cały sezon poprowadzić naturalnie, bez grama lekarstw, jakichkolwiek antybiotyków. Myślę, że jest to też jakiś mój mały osobisty sukces, bo nie spodziewałem się tego. Wiadomo, jest tutaj gołąbków, z wielu gołębników było dostarczone i każdy jakąś tam ma lepszą lub gorszą odporność, ale no udało się w nich jakoś tutaj to utrzymać, fajne zdrowie, formę. I nawet hodowcy, którzy, powiem szczerze, tutaj podczas finału nas gościli, czy to kibice, czy uczestnicy, było nas tu blisko 40 osób, także fajna impreza, myślę. Każdy, że tak powiem, uczestnik
tak powiem, miał do ręki możliwość zobaczyć gołąbka, który tutaj wygrał, ale także uczestnikom, każdemu z osobna pozwalałem i tak, że tak powiem, sprawdzić kondycję tych gołąbków, które z finału wróciły, ocenić ich zdrowie. No i myślę, że większość była, myślę, zadowolona. Ja też osobiście, bo lot oczywiście długi, ciężki, ale ptaki wracały w super formie. Z finału z tych 60 gołąbków w pierwszym dniu zameldowało się sztuk 19, czyli blisko 1 trzecia. Na drugi dzień doleciało 10 sztuk, na trzeci jeszcze 3. Te już w bardzo ciężkim stanie, no wiadomo, 3 dni lotu. To jednak jest wielki wysiłek. No ale gołąbki się nie poddały. Jeszcze 2 dni temu mieliśmy dolot jednego samczyka niebieskiego pstrego. On też zdążył jeszcze się, że tak powiem, na sesję zdjęciową załapać. Także gołąbków na aukcję będzie łącznie wystawione 35. Oczywiście jeśli będą kolejne dolatywać, a myślę, że będzie tak, bo już tutaj to zauważyłem z wcześniejszych lotów, że ptaki nawet po blisko miesiącu wracały, także co oczywiście myślę też świadczy właśnie o owym zdrowiu, o którym mówiłem wcześniej. Także kolejne oczywiście będą sukcesywnie dodawane do aukcji. Gołębnik musi zostać pusty, nie może tutaj gołąbków na zimę nic zostać. Wszystko musi, że tak powiem, zostać sprzedane. Z tego miejsca także chciałem podziękować wszystkim uczestnikom, którzy nam zaufali w tegorocznej edycji. Wiadomo, była to pierwsza edycja i na pewno jesteśmy jakąś tutaj nowością na rynku. Nie każdy nas zna, nie każdy nam mógł od razu zaufać. No ale myślę, że stopniowo będziemy sobie to zaufanie wyrabiać wśród kolegów hodowców. Małymi kroczkami jakoś tutaj oferować fajne, fajne jakieś usługi z naszej strony. W ramach tych podziękowań, tutaj już napisałem wcześniej na stronie, ale też powiem może tu w filmiku, że każdy uczestnik, który zgłosił w tegorocznej edycji drużynę, czyli 5 plus 1 gratisowy gołąbek, w przyszłorocznej ma zapewnione bezpłatnie 2 miejsca dla swoich gołąbków, natomiast każdy inny uczestnik, który dostarczył mniej, czyli od 1 do 4 gołębi, ma jedno miejsce także w przyszłorocznej edycji. To taki mały gest i ukłon względem właśnie uczestników za owe zaufanie, że tak powiem, nam powierzyli te ptaszki. Myślę, że w miarę tutaj się wywiązaliśmy z wszystkiego, staraliśmy się jak mogliśmy i słyszałem dużo miłych słów, za które też bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o aukcje, to odbędą się one na serwisie aukcyjnym supergołąb.pl. Cena wywoławcza każdego to 100 zł. Oczywiście zachęcam do licytacji, bo tak jak mówiłem, gołąbki były prowadzone naturalnie. Wiele tutaj ziół zbierałem sam osobiście, suszyłem, zaparzałem herbatki, robiłem różne mikstury z warzyw, owoców. Także może to troszkę wymagało czasu i poświęcenia jakiegoś, ale myślę, że ptaszki się odwdzięczyły przede wszystkim zdrowiem, bo u młodych zdrowie, myślę, jest najważniejsze. Na drugim miejscu oczywiście treningi. No i z tego wszystkiego jakoś fajnie wszystko tutaj nam, myślę, wyszło. Jeśli chodzi o nowy sezon, wpisowe tutaj, nie ukrywam, będziemy chcieli zostawić takie same jak w tym roku. Myślę, że takie bardzo atrakcyjne względem innych wspólnych gołębników, jedno myślę, że z niższych, jeśli nie najniższe, kto wie, na tutaj na naszym polskim rynku, na naszym rodzimym podwórku. Regulamin przyszłorocznej edycji będę, że tak powiem, pisał po zakończeniu aukcji. Chcę po prostu wszystko dopiąć do ostatniego guzika, jeśli chodzi o sprzedaż tych gołąbków, wysyłkę. Nie wszystko na hura, bo to też trzeba wszystko dokładnie przemyśleć. Kilka propozycji odnośnie przyszłego sezonu też dostałem od uczestników. Na pewno część z nich zostanie wdrożona. Jedna z nich to jest troszkę zmiana podziału nagród. Chcemy zwiększyć nagrody dla najlepszego lotnika przyszłorocznej edycji, także najlepszej drużyny, a zmniejszyć to troszkę kosztem lotu finałowego. Chodzi tutaj o to, że na najlepszą drużynę, na najlepszego lotnika pracują gołąbki przez cały sezon, a lot finałowy no to jest tylko jeden lot i niekoniecznie najlepszy gołąb w trakcie, że tak powiem, sezonu
musi tutaj siąść szpicowo i wygrać ten lot. Także to jest jedna ze zmian. Druga to dodatkowy lot konkursowy, który będziemy chcieli dodać. Będzie to taki lot w przedziale, myślę, blisko 300 km. Oczywiście będzie to lot nagrodowy, aby tutaj zmniejszyć skok kilometrażowy, bo w tym roku czwarty lot, czy trzeci lot wynosił 240 km, natomiast finał, który był następnym lotem takim konkursowym, miał już 400, tu jest już 160 km przeskoku. No i myślę, że taki tutaj wciśnięcie między te kilometry odległości jakiejś takiej bliskiej 300 km będzie jakimś tutaj właściwym posunięciem. Tutaj jeszcze Państwu zbliżę gołąbki. Tutaj mamy najlepszą lotniczkę rodziny Górskich akurat. Ona siadła pierwsza z finału, pierwsza z 240 km. Z tego co pamiętam z pozostałych lotów była piąta i 20 z konkursowych. No gołąbki naprawdę trzymają się świetnie. Nie ma żadnych problemów, jak i nie było ze zdrowiem. Myślę, że można być bardzo zadowolonym. Za chwilę gołąbki tutaj wypuszczę pod wolierę, już się najadły, także będą mogły sobie korzystać. Kał, który ja często zwracam uwagę, hodowcy może się dziwią niektórzy, ale jeśli, że tak powiem, w jelitach, w układzie pokarmowym działa wszystko u młodych właściwie, no to też nie ma problemów, myślę, ze zdrowiem, bo tutaj to o to przede wszystkim chodzi. Tu może jakieś zbliżenie troszkę pokazać, jaki ten kał jest związły, sztywny. No już gołąbki na drugi dzień po finale były w fajnej kondycji, już sobie tutaj samczyki pogrukiwały, także można być naprawdę bardzo zadowolonym z tego, jak szybko gołąbki po prostu dochodzą po wysiłku do formy. No ale na pewno nie miałoby to miejsce tak szybko, gdyby nie właśnie owe zdrowie, na które największy nacisk, że tak powiem, kładliśmy. No zobaczymy, jak będzie w przyszłorocznej edycji. Mam nadzieję, że większa rzesza hodowców nam tutaj powieszy gołąbki, że będzie nas co roku, że tak powiem, więcej. Przez to też i nagrody, myślę, będą fajniejsze. No, dużo, że tak powiem, zapewnień od uczestników dostałem, że w przyszłorocznej edycji też gołąbki nam powierzą, ale to jest oczywiście indywidualna sprawa każdego z nich. Nikogo na siłę na pewno namawiać nie będziemy. Tutaj jeszcze zbliżenie, już gołąbki sobie wyszły, teraz będą się opalać. Wloty są otwarte na wszelki wypadek, gdyby któryś jeszcze tutaj nam spóźnialski gołąbek się pojawił. Tutaj też może zbliżenie zrobię na staw. W ostatnim czasie troszeczkę tutaj pracy włożyliśmy, aby obsadzić ten staw roślinami takimi typowo wodnymi. No bo owszem, loty gołębi, same gołębie są tutaj u nas najważniejsze, ale też jakaś tutaj otoczka wkoło tego musi też być w miarę fajna. Także myślę, że już za rok tu fajnie nam się to wszystko rozkrzewi i będzie przykuwać też Waszą uwagę. Także myślę, że to by było na tyle. Takie pierwsze podsumowanie, myślę, za nami. Jeszcze zbliżenie na wszystkie gołębie. Także no póki co zachęcam do zakupu tych gołąbków. Rodowody już tutaj do mnie w większości spłynęły. Będą wszystkie na stronie. Sobie mogli Państwo obejrzeć, z jakich to gołąbków się wywodzą. Myślę, że jest to okazja nabycia czegoś fajnego. No wiadomo, na wspólne gołębniki hodowcy raczej nie dają gołębi jakichś takich przeciętnych. Starają się dać coś, aby coś też ugrać. Także to by było na tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę i zachęcam do śledzenia strony internetowej, którą oczywiście w miarę na bieżąco prowadzimy. Adres strony www.wgpolska.com. Pozdrawiam serdecznie, Adrian Kasprzak, organizator mistrzostw wspólnego gołębnika WG Polska.